Szanowni Państwo, to nadszedł czas na trzecią część naszej sesji. Wdrażanie zdrowego odżywiania. Ja chcę tylko jeszcze dwa słowa powiedzieć, ponieważ ogląda nas dosyć duża ilość osób na mediach społecznościowych, co jest bardzo nas to cieszy. To może zapowiem. Doktor habilitowany nauk medycznych, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, twórczyni, założycielka i koordynatorka Międzyklinicznego Ośrodka Leczenia Otyłości Dziecięcej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie, członkini i założycielka Polskiego Towarzystwa Otyłości Dziecięcej. Zapraszam Państwa do wysłuchania prezentacji pani profesor Małgorzaty Wójcik. Państwu bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie mnie do tego panelu, który jest niezmiernie ważny. Przedstawię Państwu punkt widzenia drugiej strony, tej osoby, która mierzy się ze skutkami braku profilaktyki. Proszę Państwa, mogłoby się wydawać, że na temat dlaczego właściwe żywienie i edukacja prozdrowotna w szkole są ważne, już wszystko zostało dzisiaj powiedziane. Ja Państwu przedstawię garść faktów z punktu widzenia lekarza, praktyka, ale też osoby, która zmieniła trochę swoje podejście do leczenia otyłości dziecięcej, bo jak zaczynałam się tym problemem zajmować, wydawało mi się, że to choroba jak każda inna i tak jak nas na studiach medycznych uczą, jest choroba, trzeba zdiagnozować i leczyć. Otyłość jest inną chorobą. My już nie jesteśmy w stanie jej leczyć. My musimy zrobić coś więcej po to, żebyśmy nie musieli leczyć tak bardzo i tak wcześnie. Proszę Państwa, problem otyłości dotyczy całego świata. W 2017 roku zostało opublikowane badanie, które wykazało, że w ostatnich 30 latach częstość występowania otyłości rośnie na całym świecie, także w tych krajach, w których dotychczas uważaliśmy, że ten problem nie dotyczy populacji dzieci i młodzieży. Okazuje się, że problem otyłości i problem niedożywienia, co już dzisiaj wybrzmiało, są jednymi z głównych czynników chorób i śmiertelności wśród dzieci i młodzieży na całym świecie. Ale co ciekawe, na podstawie wyników tego badania określono, że prawdopodobieństwo zgonu w przyszłości tych osób, które w tym momencie są dziećmi, a które chorują na otyłość, jest większe niż tych, które cierpią niedożywienie ilościowe. Proszę Państwa, żywienie jest niezmiernie ważne i to żywienie jest ważne na każdym etapie życia. Być może nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to, co je kobieta będąca w ciąży, wywiera realny wpływ na to, jak funkcjonuje organizm jej dziecka, jak będzie funkcjonowało to dziecko w przyszłości, a także jak będą funkcjonowały organizmy jej wnuków i kolejnych pokoleń. Mówimy bardzo dużo o cukrzycy, o nadciśnieniu, o wadach postawy. Nieprawidłowe odżywienie jest dla dzieci również bardzo ryzykowne z punktu widzenia zdrowia psychicznego, które jest bardzo kruchą materią, kruchą strukturą i dziś już jednoznacznie wiemy, że otyłość u dzieci i młodzieży związana jest z ryzykiem pogorszenia kondycji psychicznej, jest również źródłem pogorszenia kondycji psychicznej dorosłych, bo pamiętajmy, że dzieckiem jesteśmy tylko przez chwilę, a potem jesteśmy dorosłymi. Jako lekarz praktyk często spotykam się z takim pytaniem, z taką frustracją rodziców na początku naszych kontaktów. Jak to jest, że moje dziecko choruje na otyłość? Przecież my nie jemy fast foodów, nie kupujemy napojów gazowanych. Proszę Państwa, to nie jest magia, tylko musimy zmienić nasze myślenie o otyłości. Otyłość to nie jest choroba, która polega na tym, że ktoś dużo waży. Otyłość jest chorobą metaboliczną, która polega na tym, że organizm gromadzi więcej niż jest mu potrzebne. I bardzo łatwo te depozyty zgromadzić, bo wystarczy zaledwie 100-120 kilokalorii dziennie takiej niezużytej nadwyżki, żeby średnio w ciągu roku masa ciała, masa tkanki tłuszczowej zwiększyła się o 5 kg. To w trakcie nauki w szkole podstawowej będzie 40 kg. A jak wygląda 120 kilokalorii? To wcale nie musi być, proszę Państwa, niezdrowe, okropne jedzenie. To są naprawdę małe porcje. To są te dokładeczki, to są przekąski i to wystarcza. Już wiele lat temu dostrzeżono, że otyłość wśród dzieci stanowi największy czynnik ryzyka przetrwania choroby otyłościowej do wieku dorosłego. Okazuje się, że dziecko, które jest otyłe, ma 40-70% szansy na to, że wyrośnie z niego osoba dorosła, również chorująca na otyłość. Jeżeli to dziecko wychowuje się w domu, w którym rodzice są otyli, to ta szansa rośnie znacząco do powyżej 80%. Krytycznym okresem jest okres dojrzewania, gdzie, proszę Państwa, dziewczynka chorująca na chorobę otyłościową w porównaniu do swojej szczupłej rówieśniczki ma 20-krotnie wyższą szansę na to, że w przyszłości będzie dotknięta chorobą jako dorosła kobieta. I to, co jest przerażające, długość życia tego kolejnego pokolenia, jakość życia, chorobowość, to z czym musi się mierzyć system opieki zdrowotnej, to z czym musi się mierzyć lekarz zajmujący się pacjentami chorującymi na otyłość, naprawdę budzi grozę. Proszę Państwa, dziecko wychowuje się w środowisku. Wychowuje się w środowisku szkolnym, w środowisku domowym. Te dwa środowiska się przenikają i tutaj tak naprawdę jest pole do interwencji. To nie jest dobra wola szkoły, żeby edukować. To nie jest kwestia programów. To jest, proszę Państwa, obowiązek. Już od 2017 roku w podstawie programowej znajduje się zapis o tym, że szkoła ma obowiązek prowadzić edukację, wdrażać wiedzę w zakresie zdrowego stylu życia, w zakresie zdrowego odżywiania. Z drugiej strony to, o czym często nie myślimy, dużo słyszymy o tym, że nauczyciele czują się niedoceniani, że nie mamy dobrej kadry nauczycielskiej. To, proszę Państwa, nie do końca jest prawda, ponieważ nauczyciel ciągle znajduje się w grupie zawodów o najwyższym zaufaniu społecznym. I to jest badanie prowadzone wśród dorosłych. A jakbyśmy zapytali 8- i 10-latków, to ten nauczyciel często jest najwyższym autorytetem, znacznie ważniejszym niż własni rodzice. I to jest niesłychany kapitał, który powinniśmy wykorzystać. Proszę Państwa, polski uczeń spędza w ciągu 8 lat w szkole obowiązkowo ponad 5000 godzin, ale to są tylko te godziny ławkowe. Ramowy plan lekcji przewiduje 20 godzin tygodniowo, ale proszę Państwa, w praktyce często te nasze dzieci, także te 8-10-letnie, spędzają w szkole znacznie więcej godzin. Zatem większość posiłków, 75% tego, co dziecko powinno zjadać, przypada na czas przebywania w szkole. Tam też kształtowane są nawyki stanowiące podstawę zachowań w życiu dorosłym. Jeżeli zmarnujemy tę szansę, jeżeli zmarnujemy ten kapitał, to to pokolenie, które w tym momencie jest dziećmi, które rozpoczyna szkołę podstawową, nigdy nie będzie dobrze wyedukowanym dorosłym. I proszę Państwa, rozporządzenie nakłada na szkołę obowiązek szerzenia wiedzy, przekazywania wiedzy na temat edukacji zdrowotnej. Uczeń ma umieć, uczeń ma pokazać, uczeń ma przedstawić. Ale z drugiej strony w tej samej szkole przerwa obiadowa wynosi 10 i 15 minut. Z drugiej strony to dziecko świetnie wyedukowane, z najwyższą oceną, z odrobionym pięknie zadaniem domowym wychodzi i spotyka co? Do kogo adresowane są te półki? Do kogo adresowane są te maszyny? Dla kogo dorośli to postawili? Przecież chyba nie dla samych siebie. Adresatem tych produktów są te dzieci szkolne. Próbowaliście Państwo zjeść obiad w 10 minut kiedyś? Czuliście się komfortowo? A my przez 8 lat nauki w szkole tego uczymy dzieci. Próbowaliście kiedyś zjeść obiad o 10:00? Dwudaniowy? A dlaczego każemy robić to dzieciom? Z jednej strony mówimy im, jak ma być, a z drugiej strony robimy coś totalnie odwrotnego. To jest, proszę Państwa, tak, jakbyśmy najpierw nauczyli dzieci znaków drogowych i próbowali wdrożyć im podstawy wiedzy o zasadach ruchu drogowego, a następnie powiedzieli, żeby wzięły rowerki, hulajnogi, pobiegły w środek najbardziej ruchliwego skrzyżowania i ogólnie będzie fajnie, bo dzieci to lubią. Akceptujemy pewne rzeczy jako społeczeństwo, bo być może nas kiedyś źle nauczono i źle wyedukowano, ale nie możemy dłużej tego robić, bo ponosimy za to straszną cenę jako zarówno indywidualne jednostki, jak i całe społeczeństwo. I proszę Państwa, to nie jest tak, że w tych szkołach jest tak całkiem źle. Dostępność produktów uznanych za zdrowe, tych, które powinny znajdować się w jadłospisach naszych dzieci, jest. Ale dzieci po nie nie sięgają. Dlaczego? Bo my przekazujemy wiedzę, a nie edukujemy. Bo my pokazujemy, rysujemy, wymagamy, ale nie ma przełożenia na praktykę. To, co dzisiaj tutaj wybrzmiało, że musimy troszeczkę odejść od systemu edukacji teoretycznej na rzecz kształtowania prawidłowych zachowań. I jeżeli jako dorośli, jako szkoła, jako dom, jako rodzina nie wykształcimy sobie kolejnego pokolenia, no to niestety ja i moi koledzy będziemy mieli coraz więcej pracy i niestety będziemy ponosić porażki za porażką, bo otyłość dziecięca jest niezmiernie trudną chorobą, która ma bardzo złe rokowanie. Proszę Państwa, można by sobie tutaj zadać pytanie, po co tu wszyscy siedzimy, przecież nic się nie da zrobić. Taki niedasizm u nas bardzo mocno jest zakorzeniony. Ja mam przekonanie, że da się zrobić. A miałam przyjemność pracować przy poprzedniej kontroli organizowanej przez Najwyższą Izbę Kontroli poświęconej dostępności profilaktyki i leczenia chorób metabolicznych wynikających z otyłości u dzieci. Też się wydawało, że nic się nie da zrobić. Wyniki tej kontroli obnażyły słabość naszego systemu. Ale po tej kontroli zaczęły dziać się rzeczy niesamowite. Skonsolidowało się przede wszystkim środowisko osób zajmujących się otyłością dziecięcą i to nie tylko środowisko medyczne, nie tylko środowisko naukowe. Pokłosiem tego było powstanie Polskiego Towarzystwa Otyłości Dziecięcej, które w tym momencie skupia ludzi zajmujących się tym problemem. I to, co też wybrzmiało w podsumowaniu tej kontroli, w tym słynnym raporcie, że polscy lekarze rodzinni, lekarze pediatrzy nie potrafią ani otyłości dobrze zdiagnozować, ani jej leczyć, ponieważ nie mają dostatecznie dobrych źródeł wiedzy. To zaskutkowało powstaniem pierwszych polskich rekomendacji. Rzecz niezwykła, 5 towarzystw naukowych porozumiało się, opublikowaliśmy zalecenia dotyczące postępowania z dzieckiem otyłym, ale również profilaktyki. I to, co chciałabym podkreślić, my w tych zaleceniach wyszliśmy znacznie poza to, czego oczekujemy od lekarzy, od pielęgniarek, od pracowników medycznych. My już w tym momencie jako lekarze, jako środowisko medyczne wiemy, że bez wsparcia rodziców, bez wsparcia szkoły, bez wsparcia władz nie jesteśmy w stanie tej choroby leczyć. Ogromne znaczenie w leczeniu, w zapobieganiu powikłaniom otyłości mają zarówno struktury placówek edukacyjnych, jak też rodzina. I proszę Państwa, ja zazwyczaj pokazuję to na konferencjach medycznych, ale uważam, że ta wiedza powinna być znacznie szerzej rozpropagowana. W tym momencie my już wiemy, że nie to dziecko jest najbardziej chore, które najwięcej waży, ale najbardziej chore jest to dziecko, które znajduje się w największym ryzyku. I w tych rekomendacjach, o których Państwu powiedziałam, całkowicie zmieniliśmy klasyfikację stopni otyłości dziecięcej. Ona opiera się w tym momencie nie o to, jakie jest BMI, o ile jest przekroczona wartość prawidłowa, ale opiera się o to, jakie czynniki ryzyka ma nasz mały albo nawet duży pacjent. I na równi, proszę Państwa, z czynnikami metabolicznymi, z czynnikami tymi, które jesteśmy w stanie zmierzyć za pomocą badań krwi, za pomocą badań obrazowych, proszę zobaczyć, są czynniki środowiskowe. To jest wpływ tego środowiska i rodzinnego, i szkolnego. To jest wpływ rówieśników. I bardzo często jest tak, że dziecko ma prawidłowe wyniki badań, ale my kwalifikujemy to dziecko jako dziecko ze znacznym stopniem otyłości, wymagające wielospecjalistycznego leczenia, właśnie z uwagi na to, że jego stan psychiczny, że jego sytuacja socjalno-społeczna jest bardzo, bardzo trudna. I proszę Państwa, jako lekarz mogę z pełną świadomością powiedzieć, że my nie jesteśmy w stanie leczyć dzieci chorujących na otyłość bez wsparcia rodziny, bez wsparcia szkoły. Żeby to zrobić, musimy tą edukację, nie wiedzę, ale edukację rozszerzyć nie tylko na same dzieci. To nie one muszą być adresatem tych treści. My musimy przede wszystkim edukować siebie, edukować dorosłych. I teraz niech każdy z Państwa zada sobie pytanie, czego życzy swoim najbliższym, składając życzenia? Zdrowia. Co śpiewamy na urodzinach, imieninach, weselach? 100 lat. A co my robimy tak naprawdę w tym kierunku? Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję pani profesor. Za chwilę zobaczymy kolejną prezentację. Pani doktor Edyta Łuszczki jest adiunktem w Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz kierownikiem Pracowni Żywienia Człowieka Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jest wiceprezeską Europejskiej Grupy do Spraw Otyłości u Dzieci, członkiem Polskiego Towarzystwa Dietetyki oraz Konsorcjum I. Family. Zapraszam. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie i możliwość tutaj oglądnięcia, tak naprawdę przesłuchania Państwa wcześniejszych też wykładów. Ja w mojej prezentacji chciałabym nawiązać w pewnych kwestiach do tego, co zostało już powiedziane, ponieważ ten temat, który ja będę chciała dzisiaj poruszyć, czyli temat stołówki szkolnej i mozaiki możliwości, którą ona może przedstawiać, no właśnie, i tutaj stawiamy sobie wszyscy pytanie, jak wygląda ta mozaika możliwości, którą oferują nam polskie szkoły, i to chciałabym Państwu teraz przekazać. Jeżeli chodzi o to, jak wygląda kwestia stołówki szkolnej w Europie oraz w Polsce. Na koniec mojej prezentacji będę miała przyjemność połączyć się z panią magister Małgorzatą Mazur, która jest koordynatorem do spraw żywienia w mieście Leżajsk, oraz panią intendentką. I myślę, że ona również, podobnie jak tutaj pani, która przekazywała nam cudowne zdjęcia z Rybnika, będzie mogła wskazać nam naprawdę, jak społeczeństwo, jak jedna osoba potrafiła zmienić pewne praktyki i pewne przekonania również personelu w szkole. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię tego, jak stołówka może wyglądać, na tych fotografiach chciałam Państwu pokazać system, który najczęściej jest w szkołach w Europie Zachodniej, czyli tak naprawdę forma bufetu otwartego. I tutaj to, co chciałabym się zgodzić z przedmówcami, że tak naprawdę, jeżeli my chcemy kształtować pewne preferencje, musimy też zwracać uwagę na smakowitość, na kolor, na estetykę podawania tych potraw. Nie możemy się spodziewać, że dziecko, które będzie miało wydawane posiłki w systemie okienkowym, właśnie w ciągu tych 10 minut będzie musiało spożyć 2 dania tak naprawdę, i za chwilkę pokażę również kaloryczność, którą muszą opracowywać dietetycy na te posiłki. Właściwie sami musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy tego nie dałoby się zmienić, żeby było tak właśnie jak na przykład w innych krajach. Już nie chcę tutaj mówić o Skandynawii, ale te zdjęcia są na przykład z Wielkiej Brytanii czy z Francji. I jeżeli chodzi o stołówkę szkolną w Polsce, to co jest zgłaszane przez panie, które pracują w kuchni, oraz przez panie tendentki, ponieważ zrobiłam sobie taki wywiad środowiskowy na potrzeby tego wykładu, jest to kwestia też tego, że te panie otrzymują od dzieci, które przychodzą po posiłek, informację zwrotną w postaci tego, że na przykład chciałyby posiłek bez ziemniaków, bez surówki, a my z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że dziecko powinno spożywać, no właśnie, 80 gramów porcji do obiadu, jest to porcja zalecana przez WHO, no i 5 porcji warzyw i owoców w ciągu dnia. Więc jeżeli mówimy z jednej strony o profilaktyce, o, prawda, promocji zdrowia w kontekście tego, że dziecko powinno spożywać dużą ilość warzyw i owoców, to z drugiej strony, jeżeli spojrzymy sobie na tą fotografię, na to zdjęcie, to jest to pewna próba. Jeżeli spojrzymy sobie na próbę, 50% dzieci przy tym stoliku nie wzięło do obiadu surówki, warzyw, owoców, nie wzięło nic. Więc jeżeli te 50% nie wzięło, teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, była to gotowana marchewka z groszkiem. Czy my, jako osoby dorosłe, chcielibyśmy spożyć i czy naprawdę lubimy? Więc dlaczego, Szanowni Państwo, nie moglibyśmy zaoferować pewnego wyboru? Natomiast to nie jest tak, że w całej Polsce sytuacja wygląda tak źle jak na tym zdjęciu oczywiście, ponieważ chciałabym tutaj pokazać stołówkę, która jest w mieście Leżajsk, to jest województwo podkarpackie, i z panią Małgosią Mazur za chwilkę uda nam się na pewno połączyć, która powie nam, w jaki sposób potrafiła zmienić podejście do oferowania warzyw i owoców dzieciom w szkole. Te zdjęcia są tak naprawdę z prywatnego archiwum pani Małgosi i one obrazują nam wybór, który ma dziecko podczas obiadu. Wracając do tej porcji 80 gramów, my oczywiście wiemy, że pani, która pracuje w kuchni, musi wydać w ciągu tej jednej przerwy nawet kilkadziesiąt, czasami zdarza się, jeżeli więcej, obiadów. To jest ogromna ilość i tak naprawdę zdajemy sobie sprawę, że te 80 gramów, no jest to pewna forma tak naprawdę umowna. To nie jest ważone dokładnie. Natomiast pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy. My staramy się zwiększyć spożycie warzyw i owoców w Polsce wśród dzieci i młodzieży. Jeżeli chodzi o ostatnie badania, które pokazywały nam, jak wyglądamy jako kraj na tle całej Europy, to ostatni raport badania COSI 2018-2020 wskazał, że dzieci w wieku 6-9 lat spożywają warzywa codziennie w ilości tylko 27%. Natomiast owoce 39%, czyli jest troszeczkę lepiej. Czyli nadal to jest bardzo, bardzo niski wskaźnik. I jeżeli chodzi o te programy, na przykład warzywa i owoce w szkole, to zwróćmy uwagę na to, że samo oferowanie dziecku tych produktów bez edukacji, którą tak tutaj podkreślamy, no również nic nie zmieni, bo to nadal jest za mało, prawda? Oferowanie dziecku woreczka, talerzyka z porcją warzyw i owoców, no bez edukacji nie zmieni nadal podejścia tego dziecka w kwestii preferencji, czy też neofobii żywieniowej, o której nie mówiliśmy dzisiaj. Natomiast no, warto ten temat już poruszyć, że dziecko tak naprawdę przekonuje się do danego produktu, czasami nawet dopiero po 10. razie w kontakcie z danym produktem. Temat trudny, normy żywienia, dzisiaj również poruszany kilkakrotnie. Powiem Państwu szczerze, że ja myślę, że tak obiektywnie, gdybyśmy spojrzeli na kontekst tych norm, musimy pamiętać o tym, że wytyczne muszą być i my do tych wytycznych musimy się odnosić, podobnie sanepid. Natomiast to nie jest tak, że to opracowanie 400 stron nie zostało w jakiejś formie przedstawione również na przykład paniom pracującym w kuchni w innej formie i teraz pokażę, ponieważ oczywiście ta słynna tabelka z zapotrzebowaniem energetycznym, tak, dla dzieci i młodzieży, którą wszyscy kojarzymy z aktualnych norm, być może jest nieczytelna, prawda? Dla osób, które nie zajmują się na co dzień zdrowiem, nie zajmują się dietetyką, czy nie są na przykład lekarzami. Natomiast zostały opracowane również inne poradniki, czy inne zalecenia. I jeżeli chodzi o tę prezentację, na przykład ten plik, obiady szkolne, to tutaj kilka tylko takich punktów, które chciałam zaznaczyć, to jest to, że w ramach tego opracowania, również przez PZH, w ramach Narodowego Programu Zdrowia, podkreślono, że obiad w szkole podstawowej powinien uwzględniać 3 grupy wiekowe. Myślę, że tu jest pierwszy problem, na który powinniśmy zwrócić uwagę, czyli tak naprawdę kaloryczność dopasowana do grup wiekowych. Następnie wprowadzenie formy posiłku z możliwością samodzielnego wyboru rodzaju i porcji warzyw. I tutaj też nie do końca mogę się zgodzić z tym, że sanepid, prawda, kontrolując, karze osoby, które wykładają na przykład na półmiski warzywa czy owoce, ponieważ no jest to zapisane tutaj jako forma rekomendacji. Kolejna rzecz to jest... Proszę? Tak, i tutaj myślę, że na tym też również powinniśmy się pochylić. Kolejny podpunkt to jest nieograniczony dostęp do wody pitnej, o którym będzie mówiła po mnie moja koleżanka, i włączenie dzieci i młodzieży w proces tworzenia jadłospisu. Myślę, że tutaj kwestia kolejna edukacji i podkreślenie również roli edukacji rodziców. Jeżeli chodzi o opracowanie, tutaj została podkreślona kwestia kaloryczności. I tutaj, Szanowni Państwo, te 30%, o którym mówimy, 30% obiad powinien stanowić 30% kaloryczności dziennej racji pokarmowej dziecka w wieku 7, 9, 12, 10, 12 lat i 13, 15. I tak naprawdę ta grupa, nad którą powinniśmy się pewnie tutaj też pochylić w kwestii marnowania żywności, to będą to młodsze dzieci, ponieważ myślę, że taki nastolatek w wieku 15 lat te 817 kilokalorii z obiadu pewnie byłby w stanie spożyć, natomiast te 540 dla dziecka w wieku 7 lat. Natomiast musimy pamiętać o tym, że no na ten moment, jeżeli ktoś dostaje zalecenie ułożenia jadłospisu, no to tych wytycznych musi się trzymać. Co wskazują nam również badania, to tak tylko pokrótce, ponieważ już o tym mówiliśmy dzisiaj. Jeżeli chodzi o pewien taki raport, to mam nadzieję, że dobrze widać te kolory, ponieważ Polska nie jest w najciemniejszym kolorze. My jesteśmy, jeżeli chodzi o taki przykład dziewcząt z otyłością nadwagą, z 2020 roku gonimy kraje Europy Zachodniej. Natomiast no, na ten moment powiedzmy, że jesteśmy jeszcze jeszcze nie otworzyliśmy tych drzwi takich, które prowadzą nas do tej grupy z najwyższym wskaźnikiem, ale jesteśmy krajem, gdzie najszybciej rośnie ta częstotliwość występowania nadwagi i otyłości. To, co powiedzieliśmy już wcześniej w trakcie, co zostało powiedziane podczas innych wykładów, że odeszliśmy od Pulla Londa w kontekście determinantów zdrowia. Skupiamy się teraz troszkę na innych aspektach, jeżeli mówimy o połączeniu się, prawda, tych elementów właśnie jednostki biologicznej ze społeczeństwem. I tutaj oczywiście już też nie wchodząc w szczegóły, chciałabym tylko podkreślić, że oczywiście człowiek w naszym kontekście dzisiejszego spotkania to dziecko, jako istota biologiczna znajduje się w centrum pewnych sieci społeczno-ekonomicznych, ale również kulturowych i środowiskowych, które wpływają na między innymi jego styl życia. I tak naprawdę to, co już też zostało powiedziane, czyli ten styl życia, to nie tylko nawyki żywieniowe, to również higiena snu, to również aktywność fizyczna, to jest użycie mediów czy używki. Jeżeli chodzi o problematykę spożycia warzyw i owoców, podsumowując, chciałabym podkreślić, że pamiętajmy o tym, że te preferencje, one przede wszystkim kształtowane są w okresie dzieciństwa. I ten kontakt z danym produktem, w naszym przypadku z warzywem lub owocem, wielokrotnie powtarzany, dziecko, które będzie eksponowane, które będzie miało możliwość tak naprawdę wyboru tych warzyw, ponieważ pamiętajmy o tym, że preferencje nie są identyczne, tym bardziej wśród dzieci i młodzieży. To nie może być tak, że jednego dnia jest tylko i wyłącznie marchewka z groszkiem, a tak naprawdę, tak jak widzieliśmy, 50% dzieci przy tym stoliku nie nałożyło żadnego warzywa. Gdybyśmy dali im możliwość wyboru, nie wszyscy lubimy tylko i wyłącznie ogórka, ktoś może wolać pomidora, ktoś może będzie chciał zjeść inne warzywo, więc tak naprawdę zmiana tego podejścia w kontekście dystrybucji tych posiłków. I na koniec takie jedno badanie, jeżeli chodzi o marnowanie żywności. Mieliśmy taki eksperyment w szkołach. Akurat ja odpowiadałam za część tutaj tego badania w Polsce. Badanie dotyczyło 5 krajów europejskich, w tym właśnie Polski, i wyłożyliśmy warzywa na stół. Dzieci mogły sobie nabierać. Wcześniej były edukowane, ile to jest 80 gramów, tak? Czyli ta porcja według WHO, ile muszą nałożyć sobie warzyw czy owoców. I dzieci te bardzo chętnie nabierały sobie surówkę, miały do wyboru na przykład 2-3 surówki i nakładały na talerz. I w żadnym kraju istotnie statystycznie nie wzrosła ilość resztek talerzowych. To znaczy dziecko nakładało tyle, ile chciało, te preferencje się kształtowały i tam jeszcze były pewne czynniki motywacyjne, które już nie będę wchodziła w szczegóły, natomiast my też musimy zwrócić na to uwagę, że pewne rzeczy można zmienić, tylko do tego musi być też zmiana świadomości personelu i osób, które pracują na tym najniższym też szczeblu. I ja z mojej strony dziękuję, natomiast chciałabym w tym momencie połączyć się jeszcze z panią Małgosią Mazur. Nie wiem, czy nam się uda już teraz połączyć. Dzień dobry pani Małgosiu, czy jest pani z nami? Dzień dobry, tak, ja jestem. Dzień dobry, jest mi niezmiernie miło przedstawić panią magister Małgorzatę Mazur, która jest intendentką z zawodu oraz koordynatorem do spraw żywienia miasta Leżajsk. Pani Małgosiu, w kontekście tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, na początku mojej prezentacji pokazałam kilka slajdów, jak może wyglądać stołówka. W pani mieście rewolucja zaczęła się od jednej stołówki i to była pani szkoła. Następnie zmiany objęły całe miasto. Jakby mogła nam pani tak pokrótce powiedzieć, jak ta zmiana się zaczęła, co pani takiego zrobiła? Dzień dobry państwu. Momentem, który spowodował, że w naszej stołówce zaczęły dziać się jakiekolwiek zmiany, była wspominana już tutaj wielokrotnie nowelizacja przepisów żywieniowych, a konkretnie rozporządzenia ministra zdrowia, gdzie zmieniały się przepisy dotyczące wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach tak zwanego żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach oświatowych. Czyli działo się to u nas mniej więcej 8 lat temu, w 2016 roku bodajże. I między innymi zmiany tych przepisów obligowały osoby odpowiedzialne za kształtowanie całego procesu przygotowywania posiłków w szkołach, placówkach oświatowych do podjęcia konkretnych działań, które to działania miały zmierzać do ulepszenia i poprawienia jakości szkolnych obiadów, ale również oczekiwania wynikające jakby z tych nowych przepisów były takie, że zarówno rodzice, dzieci, czyli uczniowie, i właśnie my, osoby, które tworzą cały ten proces żywienia, będą pozytywnie nastawieni do tych zmian, będą chcieli te zmiany wspierać, a co najważniejsze, będą chcieli te zmiany realizować. I to jest tak, że zapisać w zasadzie możemy wszystko, prawda? A z realizacją jest troszeczkę inaczej. I ja na tamten czas jako intendentka i ta osoba, która kształtuje to żywienie w mojej szkole, zaczęłam zastanawiać się, jak to zrealizować, kto będzie w ogóle tym promotorem tego zdrowego żywienia w mojej szkole, tak żeby sprostać wszystkim wymaganiom wynikającym z tego rozporządzenia, które było, powiem tak szczerze, takie troszeczkę dla nas takim zaskoczeniem, prawda? No i zaczęliśmy te zmiany. Te zmiany były bardzo trudne, ponieważ musiały objąć wiele obszarów, wiele płaszczyzn. I jednym z nich, chyba najtrudniejszym, była zmiana po prostu przyzwyczajeń, jakichś takich utartych schematów, według których kiedyś pracowała kuchnia. Po prostu trzeba było zmienić podejście ludzi, którzy są bezpośrednio związani z przygotowywaniem już samego posiłku, czyli po prostu kucharzy. Zmiany te, jak wynikało to z tej nowelizacji, miały też objąć jakby metody przygotowywania tych posiłków. Należało ograniczyć do niezbędnego minimum smażenie potraw na rzecz tych zdrowszych metod, prawda? Zmiany dotyczyły też, co było bardzo takie, można powiedzieć nawet nie do przyjęcia dla dzieci, samego doprawiania potraw. Na pewno Państwo pamiętają sytuację, jak to dzieci przynosiły sobie na szkolne stołówki sulik i cukier w pojemniczkach, a moim zadaniem było jakby przekonać personel kuchenny do stosowania większej ilości różnorodnych ziół na rzecz właśnie ograniczania tej soli i dosładzenia potraw. Drugim obszarem było takie szeroko pojęte ryzyko, które było związane z tym, czy ten pomysł, który gdzieś tam rodzi się w mojej głowie, czy on w ogóle sprawdzi się, czy zostanie przyjęty przez dzieci, zaakceptowany przez rodziców i przez nauczycieli, ale również ryzyko to wiązało się z finansami, bo jak zapewne Państwo wiecie, szkolny posiłek jest ograniczony finansowo, bowiem obejmuje go tak zwana stawka żywieniowa, prawda? Jest ona jakoś z góry określona i ten budżet jest dosyć skromny, więc ja tutaj obawiałam się, czy te moje szerokie plany, moje projekty zmieszczą się w tym budżecie, a gdzieś tam z tyłu głowy miałam taką świadomość, że przecież ja rządzę się jakby nie moimi pieniędzmi, są to pieniądze publiczne, a poniekąd są to pieniądze rodziców, bo to oni płacą za te posiłki. I tak na początek, rozpoczynając w ogóle realizację tych moich założeń, plan był bardzo prosty, aby podawać dzieciom posiłki tak inaczej, tak niestandardowo, niekonwencjonalnie, niebanalnie. Obejmował on głównie wprowadzenie posiłków lepszej jakości, posiłków urozmaiconych zarówno pod względem jakościowym, odżywczym, ale również pod względem takim wizualnym. Miały to być posiłki atrakcyjne wizualnie, o tym prawda nikt nie mówi, to nie jest nigdzie uregulowane ani zapisane. Więc stworzyliśmy takie dania, które były kolorowe, a jak wiemy, kolor ma olbrzymie znaczenie patrząc chociażby na kolory owoców i warzyw, prawda, i ich jednocześnie wartości odżywcze. Czyli zwyczajnie mówiąc, stworzyliśmy takie posiłki, które już samym wyglądem zachęcały dzieci do spróbowania, do zjedzenia, a wiadomo, że to, co się podoba, dzieci są wzrokowcami, dzieci jedzą oczami, zostaje chętniej zjedzone i tym też właśnie kierowaliśmy się, wprowadzając nasz projekt, nasz plan. Zmieniliśmy jeszcze to, co mnie tak bardzo uwierało, taką monotonię i ciągłą powtarzalność dań w szkolnym jadłospisie. Dlatego też wprowadziliśmy wiele nowych smaków, wiele nowych posiłków. Cały czas uczymy dzieci tych nowych smaków, nowych posiłków. Uczymy ich akceptować w daniu warzywa i owoce i niekoniecznie w formie takiej wszystkim znanej na przykład mizerii, ale również w formie bardziej wyszukanych dodatków, bardziej wyszukanych sałatek, deserów, musów, koktajli czy nawet własnych wypieków i proponujemy dzieciom to wszystko w formie szwedzkich stołów. Daliśmy im poprzez te szwedzkie stoły możliwość wyboru i samodzielnego podjęcia decyzji w takim temacie, co zjedzą, ile zjedzą i czy w ogóle zjedzą, i jak skomponują swój własny talerz obiadowy. Czy zdecydują się wybrać z tego stołu warzywa, czy owoce, a może bakalie, czy zdecydują się nałożyć sałatkę jako całość, a może wybiorą właśnie tylko pomidora albo tylko ogórka, prawda? Każdy ma inne preferencje smakowe. Przede wszystkim nie zmuszamy. A patrząc na to z drugiej strony, to przecież właśnie rolą szkoły jest uczenie dzieci dokonywania wyborów. I jeżeli my takiego wyboru dzieciom nie damy, to istnieje takie ryzyko, że ja tak uważam, że będą traktować to zdrowe żywienie, o którym tyle się mówi, jako takie zło konieczne i jako coś, co niekoniecznie im będzie smakować. Na tamten moment, czyli te 8 lat temu, kiedy rozpoczynałam te moje zmiany, te moje rewolucje, nie zakładałam jeszcze, że będę pracować z dziećmi w takiej formie edukacyjnej, że będę organizować im lekcje i zajęcia warsztatowe. A patrząc na to wszystko z perspektywy czasu, dzisiaj już wiem, że właśnie edukacja, zwłaszcza ta w formie praktyki, a w przypadku małych dzieci takiej nauki przez zabawę, jest takim nieodzownym elementem, aby każdy projekt promujący to zdrowe żywienie, zdrowsze żywienie, zdrowe odżywianie miał w ogóle rację bytu i aby się powiódł. Pani Małgosiu, bardzo dziękujemy. Cieszymy się, że była tutaj Pani z nami i myślę, że tutaj na ten moment nie mamy więcej pytań. Dziękujemy Pani bardzo za połączenie się z nami. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję za tę prezentację. Widzieliście Państwo zatem całą mozaikę możliwości, bardzo różne te szkolne stołówki i bardzo różnie mogą też wyglądać same posiłki. Przed nami bardzo ciekawa prezentacja. Coś tak naturalnego, że nie myślimy o tym i zapominamy często. Okazuje się, że jest to istotna część zdrowego odżywiania i ma to ogromny wpływ na nasze zdrowie. Pani doktor Agnieszka Kozioł-Kozakowska, dietetyk kliniczny i specjalista zdrowia publicznego. Kieruje Pracownią Dietetyki Pediatrycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, członkini założycielka Polskiego Towarzystwa Otyłości Dzieci, jest autorką licznych publikacji naukowych oraz popularnonaukowych o tematyce żywienia dzieci, otyłości, dietetyki, zdrowia publicznego, wykładowczyni na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz szkoleniach. Jest organizatorką cyklicznej konferencji naukowo-szkoleniowej Żywienie dziecka wczoraj i dziś. Zapraszam. Szanowni Państwo, bardzo mi miło już na sam koniec i myślę, że tak w telegraficznym skrócie, bo wszyscy Państwo jesteście już na pewno bardzo zmęczeni. Temat płynów, tak się zastanawiałam, jak wybrzmi takie hasło płyny, co Państwo pomyślicie. Nie o procentach, teraz będzie, ale o wodzie. Szanowni Państwo, dużo o jedzeniu dzisiaj była mowa, ale płyny towarzyszą nam przy każdym posiłku i właściwie myśląc o jedzeniu powinniśmy zawsze myśleć o piciu po prostu. Natomiast jak to jest z tymi płynami, z tą ilością wypijanych płynów przez nasze dzieci? Szanowni Państwo, człowiek, małe dziecko z 80% składa się z wody. Człowiek dorosły w 60%. Zatem ta woda to jest nieodzowny element potrzebny nam do prawidłowego funkcjonowania. I teraz na tym slajdzie widzicie Państwo bilans pomiędzy stratą, która się dzieje każdego dnia i tym, co nasz organizm potrzebuje. Dlaczego ten temat wydaje mi się niezwykle ważny? Dlatego, że ja obserwuję ten problem na co dzień, pracując z dziećmi chorującymi na otyłość w szpitalu dziecięcym i zawsze jak pytam, co jesz, to pytam, co pijesz i ile pijesz. I proszę mi wierzyć, dzieci piją bardzo mało, czasami w ogóle, zwłaszcza w trakcie pobytu w szkole, czego też dowodzą badania. Na tym slajdzie możecie Państwo zobaczyć konsekwencje odwodnienia. I ja nie mam to na myśli takiego odwodnienia, które być może Państwo macie w tyle głowy, czyli biegunka, prawda, tutaj szpital. Nie, nie o takim odwodnieniu mowa. To jest odwodnienie na takim delikatnym i średnim poziomie, które daje konkretne konsekwencje zdrowotne, czyli brak koncentracji w szkole, bóle głowy, rozdrażnienie. Myślę, że wszyscy nauczyciele, którzy słuchają, myślą sobie faktycznie, te dzieci bardzo często się tak zachowują. Dlaczego? Dlatego, że nie piją. I teraz metodę oceny, myślę, to już może pominę, bo to temat taki bardziej kliniczny, ale to badanie chciałam Państwu pokazać, badanie, które miałam przyjemność organizować, prowadzić, które udowodniło w nie wcale dużej grupie dzieci, ale jednak pokazało, że dzieci w szkole są odwodnione, są permanentnie odwodnione, że prawie 40% dzieci ma bardzo wysoką osmolarność moczu, to znaczy, że nie piją wystarczająco dużo. Zatem ich poziom koncentracji, możliwości nauki jest po prostu mniejszy. Co więcej, co okazało się w tym, że również badaniu, że dzieci, które są młodsze oraz te, które są bardziej otyłe, mają istotnie wyższe ryzyko tegoż właśnie odwodnienia. My znamy normy, o normach dzisiaj była mowa już wielokrotnie i wiemy, ile dzieci pić powinny, ale też wiemy, że tyle nie piją. Szanowni Państwo, ja pozwolę stanąć sobie może tak bokiem, będzie mi łatwiej skomentować te wyniki badań. Badanie pokazujące, jak piją nasze dzieci w Polsce. Tu już nie pokazywałam tego tła, ale popatrzmy. dzieci nastoletnie i małe dzieci. I teraz jeśli popatrzymy na sam dół, w jakim stopniu dzieci realizują normę na wodę, bo to, tutaj akurat chodzi o płyny, nie o wodę z pożywienia, to proszę popatrzeć, że tylko 26% dzieci pije tyle, ile powinno pić, bez względu na to, co pije. A jeśli chodzi o dzieci, to tutaj mamy troszkę lepiej, 48% dzieci pije tyle, ile powinno wypić. Ale jak popatrzymy na to, co dzieci piją, no właśnie, to co te dzieci piją w tych płynach. No i w przypadku małych dzieci najczęściej jednak są to napoje słodzone cukrem oraz zaraz za nimi napoje gorące. Myślę, że Państwo wiecie, o czym mowa, a mianowicie herbata. My w naszej kulturze pijemy herbatę i tego jesteśmy uczeni od dziecka i zawsze ta herbata jest posłodzona cukrem. W przypadku dzieci starszych, nastolatków wcale nie jest lepiej, bo też jak Państwo widzicie, ten odsetek dzieci, które piją słodkie napoje czy słodzone napoje jest jednak bardzo duży. I niewielki odsetek dzieci pije wodę, a to woda jest tym płynem, który w kontekście otyłości, o której dzisiaj była mowa, jest najlepszym wyborem, bo jak popatrzymy na ten schemat, to każdy inny płyn będzie dostarczał nam jakąś ilość kalorii. I tutaj pani profesor, koleżanka przede mną mówiła, nie trzeba dużo tych kalorii dziennie, aby właśnie w pewnym okresie czasu wygenerować nadwyżkę tkanki tłuszczowej. Zatem co my możemy zrobić, żeby dzieci piły więcej wody? W tym badaniu już też cytowanym napisano, dzieciom należy się stały dostęp do wody. On powinien zostać zapewniony, to jest zresztą podstawowe prawo, prawo do dostępu do wody pitnej. No i wydaje się być to takie oczywiste, prawda? Właściwie zgodnie z przepisami, jeśli woda wodociągowa jest zdatna do picia, to szkoła nic więcej nie musi robić. Każdy może sobie iść i nalać wodę z kranu. Dobrze. Natomiast jak my mamy zakodowane, tak myślę w kontekście naszego społeczeństwa, myślenie o wodzie z kranu. Ja byłam uczona i pamiętam, jak mama mi mówiła, nie wolno pić wody z kranu, bo jest niebezpieczna, bo jest niezdrowa, coś tam może w tej wodzie być. I zastanawcie się Państwo, czy dalej nie mamy w tyle głowy właśnie takiego przekonania, że ta woda pita w miejscu publicznym, woda pita z kranu jest niezdrowa, że może trzeba się jej bać. A zatem znów pojawia się hasło edukacja. Montowanie poidełek, fontan w szkole nie jest obowiązkiem. Natomiast powinno być dobrą praktyką, dlatego że, moi drodzy Państwo, można powiedzieć dziecku, jest woda z kranu, proszę sobie iść dalej. Nie wiem, czy Państwo poszlibyście, no może jesteście dorośli, macie troszkę inne priorytety, ale czasami do toalety, toaleta się źle kojarzy, czasami nie ma miejsca, jest brudno i tak dalej. Więc woda musi być atrakcyjnie podana. Taka forma jest atrakcyjna, na pewno bardziej. Druga sprawa to jest kwestia informacji. Jeśli szkoła nie informuje rodziców o tym, czy woda na jej terenie jest zdatna do picia, no to w takim układzie ten rodzic nie wie. Nawet jeśli ma takie wewnętrzne przekonanie, że nie jest pewny, czy ta woda jest dobra, bezpieczna, to gdyby szkoła taki komunikat wydała, być może by się do tego przekonał. Co więcej, przygotowując się do tej prezentacji, przeczytałam fora internetowe i hasła, które się tam pojawiają. Czy pozwolić dziecku korzystać z poidełka, pyta mama. Czyli ona nie wie, tak? Czy ta woda jest wodą bezpieczną, zdatną do picia. I druga sprawa właściwie na koniec. Jeśli zestawimy wodę z poidełka, powiedziałam przed chwilą, że jest to atrakcyjna forma, ale jeśli ją postawimy koło automatu, albo na odwrót, automat koło poidełka, to ten automat zawsze wygra. I w tym automacie niestety, mimo tych zmian, które pojawiły się w rozporządzeniu, nadal mogą być napoje, które zawierają cukier. Zatem one wygrają w kontekście konkurencyjności, prawda? Woda nie będzie tutaj konkurencją. Natomiast, szanowni Państwo, cały ten wykład miał na celu pokazanie roli wody, że to nawodnienie może mieć konkretne konsekwencje tu i teraz. Nie jak otyłość, mimo że wiemy, że ona też już tu i teraz może boleć, ale woda to jest koncentracja, to jest nauka, wydolność dziecka w szkole, to jest jego samopoczucie. Więc dbajmy o to, aby nasze dzieci były dobrze nawodnione. Bardzo dziękuję. Ja bardzo, bardzo dziękuję. Powiem szczerze, czyli z sokami uwaga. Tak? Dobrze. Proszę Państwa, mam nadzieję, że przedstawiona panorama tak naprawdę wszystkich tych prezentacji dała nam dużo materiału do analiz i inspiracji. Zapraszam na scenę pana wiceprezesa Piotra Miklisa. Krótkie podsumowanie. Dziękuję, drodzy Państwo, tym, którzy dotrwali. Jestem przekonany, że to było zainwestowane bardzo dobrze. Kilka godzin naszego czasu. Dla Najwyższej Izby Kontroli myślę, że współczynnik zwrotu tej inwestycji będzie niewspółmierny. Ale pozwólcie, drodzy Państwo, że ja już też wspomnę osoby na sali między innymi nieobecne, bo chciałbym i pana profesora Mirosława Jarosza, wszystkich pozostałych naszych prelegentów, osoby reprezentujące dumny region Górnego Śląska, czyli panią Monikę Kubisz i panią dr Katarzynę Brukało. Chciałbym, nie pomijając tutaj nikogo, też wskazać na obecność, jaką zaznaczyły tutaj zarówno pani minister Paulina Piechna-Więckiewicz, jak i pan minister Marek Kos, który reprezentował Ministerstwo Zdrowia i któremu obowiązki służbowe nie pozwoliły na dłuższy pobyt z nami. To są adresaci ustaleń, wniosków, tego, co przyniesiemy jako produkt po tej kontroli, którą będzie koordynowała Delegatura Rzeszowska. I mamy też przyjemność gościć na sali panią poseł na Sejm RP, panią Wioletę Tomczak. Pani poseł, to jest zobowiązanie, które pozwolę sobie nałożyć na panią. Słowo o tym, co dzieje się w Najwyższej Izbie Kontroli, że jesteśmy wiarygodnym źródłem unikalnych informacji, z których posłowie, a Sejm przecież sprawuje, Najwyższa Izba Kontroli jest podległa Sejmowi. Sejm jest głównym adresatem i konsumentem informacji, które my sporządzamy i które pieczołowicie gromadzimy. Także te doświadczenia z dzisiejszego panelu, mam nadzieję, że pani poseł też przekaże koleżankom, posłankom i kolegom posłom. Tu warto być, tu warto widzieć i słuchać tego, co mówią eksperci, pieczołowicie wskazani, zaproszeni przez Najwyższą Izbę Kontroli. Szanowni Państwo, wielkie podziękowania dla wszystkich obecnych, wszystkich uczestników, wszystkich panelistów, dla naszych wspaniałych ekspertów, pana Tomasza Szuby i pana Grzegorza Łapanowskiego. To są ludzie, którzy wdrażają w praktyce już wyniki pracy świata nauki. Wielkie podziękowania oczywiście dla Delegatury Rzeszowskiej za tak wspaniały dobór panelistów, za to, że ten czas rzeczywiście był czasem dobrze zainwestowanym i wielkie zobowiązanie wobec Izby nałożone na pana dyrektora Motykę, że ta kontrola musi odbić się szerokim echem wtedy, kiedy już będziemy w stanie pokazać szeroko jej wyniki. Dziękując zatem, drodzy Państwo, przypomnę, że my prowadzimy naszą działalność w interesie obywateli i państwa, a najważniejszym interesem obywateli jest korzystanie i można powiedzieć z tego prawa, by mogli oni żyć w zdrowiu i warunki do tego powinno zapewnić im nasze państwo przez szeroko rozumiane działania edukacyjne, przez wdrożenie mądrych pomysłów. Mam nadzieję, że naszą kontrolą też zachęcimy tych, którzy będą przez nas kontrolowani do tego, by na tym polu wykazać większą aktywność, bo ona zawsze będzie za mała. Długa droga przed nami, ale jak powiedział kiedyś mądry człowiek, każda najdłuższa nawet podróż zaczyna się od pierwszego kroku i my go dzisiaj zrobiliśmy. Serdecznie dziękuję za Państwa obecność, poświęcony czas. Zapraszamy znowu do Najwyższej Izby Kontroli. To ja jeszcze tylko słówko. Jeżeli Państwo będziecie chcieli jeszcze podyskutować, mieli ochotę pozadawać sobie nawzajem jakieś pytania, to zapraszamy w kuluary. Tutaj jeszcze poczęstunek i kawa. I na tym chyba dziś kończymy. Bardzo Państwu dziękuję w imieniu Pana Prezesa Mariana Banasia, wszystkich wiceprezesów, swoim oraz organizatorów. Do zobaczenia.